Oglądając moje filmy na YouTubie albo przeglądając Instagram, wiele osób komentuje w ten sposób, że ja też chciałbym tak latać. Kurczę, jak się nauczyć w ten sposób, jak zacząć, jaki model drona kupić, jak rozwinąć się, jeżeli chodzi o latanie dronem. Jest to jedno z najfajniejszych hobby na świecie i dzisiaj w tym krótkim epizodzie opowiem Ci, jak możesz wykorzystać mnie, moje doświadczenie, moją wiedzę zdobytą przez parę ładnych lat, bo latam już 7 lat, publikuję na tym kanale na YouTube. I w jaki sposób dotrzeć do mnie, jeżeli potrzebujesz bezpośredniego kontaktu. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Działając przez 7 lat na YouTubie, wypracowałem sobie model, który jest znany wśród wielu twórców, którzy są konsekwentni, stale się rozwijają i też starają się rozwijać swoją markę osobistą i pomóc jak największej ilości ludzi. I teraz patrząc na strukturę tych form pomocy, jakie niosę, na pewno na samym dole jest YouTube z darmowym kontentem. Na YouTubie tworzę poradniki online, tworzę oczywiście tutoriale, recenzje, vlogi, inspiruję ludzi i z tych wszystkich zasobów możesz korzystać za darmo. Natomiast w sobotę o 9:30 jest też sesja na żywo Q&A, gdzie odpowiadam na pytania widzów. Te wszystkie zasoby, jeżeli wykorzystasz przynajmniej 20% z tej wiedzy zawartej, z tych wskazówek czy poradników, będziesz naprawdę już całkiem nieźle latać, więc nie trzeba wydawać nawet grosza, żeby pójść trochę wyżej. Jeżeli chodzi o forum wymiany doświadczeń, mamy grupę facebookową, która to jest darmowa grupa, otwarta, która nazywa się Latam Dronem od DJI. Też ją prowadzę już od wielu lat. Jest tam mniej więcej 8000 osób, 8300 członków. Można zadawać pytania, można wymieniać się informacjami. Wiadomo, że to jest grupa otwarta. Ja weryfikuję tam członkostwo, więc staram się, żeby osoby zainteresowane tam trafiały, czyli te, które przynajmniej wiedzą, jakim dronem latają i jak mają na imię. Podstawowa weryfikacja, czyli widzimy już, czy ktoś jest trzeźwy i czy ma pojęcie o lataniu dronem. Jeżeli chodzi o YouTube, tam jest ponad 1500 odcinków, sporo się dzieje, 2,5 miliona wejść na kanał w ciągu roku, więc z tych dwóch źródeł możesz spokojnie korzystać, jeżeli jesteś sam, nie potrzebujesz należeć do żadnego klubu, żeby nawiązać kontakt, aczkolwiek też nie jestem w stanie też bezpośrednio odpowiadać na wszystkie komentarze czy zapytania na grupie otwartej i na YouTubie, ale na pewno można liczyć na wskazówki i pomoc kolegów. Następna rzecz, która jest bardzo istotna, to na pewno podcast, dlatego że podcast Latająca Kawka jest dostępny na wszystkich platformach i on zawiera zwykle zapisy naszych sesji sobotnich, czyli Latającej Kawki. Zapraszam Cię, możesz znaleźć ten podcast czy na Spotify, czy na Apple Podcast, czy na Google. Prawda? Następna rzecz, którą robię i ona jest też darmowa, to są bezpłatne warsztaty i webinaria. Warsztaty online znajdziesz na mojej platformie. Sporo warsztatów jest za darmo, bo to są warsztaty takie jak na przykład pierwszych 5 kroków, gdy zaczynasz latać dronem, czyli jak zacząć latać dronem właśnie, czy filmujemy dronem, tam są podstawowe wskazówki i staram się też za darmo dzielić takimi rzeczami. Też jeżeli chodzi o przepisy dronowe, organizowałem darmowe webinaria, kiedy zmieniały się przepisy. Ostatnio też trochę rozmawialiśmy na ten temat. Jest też zapis na samym YouTubie, ale być może przeniosę w postaci darmowego warsztatu. Dlaczego stosuję takie darmowe warsztaty? Dlatego, że chcę wyodrębnić też osoby, które po pierwsze chcą się rozwijać i którym bardziej zależy, że nam zależy, żeby współdziałać z ludźmi, którzy chcą się rozwinąć mocniej, chcą być lepsi, chcą prezentować coraz lepsze loty, rozwinąć się na przykład w FPV albo lepiej w wykonywaniu zdjęć czy w postprodukcji, czy też w filmowaniu albo właśnie w postprodukcji, w montażu filmowym, więc na pewno to. Webinaria zdarza się tak, że otwarte są, a później stanowią element grupy lub też całkowicie otwarte, więc ogólnie 99% moich treści, one są darmowe i możesz z nich korzystać na bieżąco, czy na platformie Online Akademii, czy na otwartych platformach takich jak Facebook, platformy podcastowe,
czy może właśnie YouTube. I kolejna rzecz już dotycząca treści premium, to jest co mamy i co one ci dadzą, bo to są mega korzyści. Pierwsza rzecz to są warsztaty premium, na przykład dotyczące użytkowania małego drona. Pokazuję tam od pudełka aż po projekty kreatywne, całą funkcjonalność, budowę, zestawy, specyfikę, parametry. Pokazuję przykłady, jak latać, pokazuję ćwiczenia i te podstawowe czynności, czyli jak na przykład aktywować samego drona, jak zrobić update do programowania. Później pokazuję, jak nim zacząć latać, jak go przygotować w ogóle do sesji latania, później jak nim zacząć latać, czyli start, lądowanie, podstawowe manewry, ćwiczenia pamięci ruchowej i później już bardziej zaawansowane ćwiczenia, kwestie bezpieczeństwa, kwestie bezpiecznego latania, czyli w jaki sposób radzę sobie, żeby nie rozbić drona, przekazuję ci takie informacje, no i później już początki związane z tworzeniem zdjęć czy filmów, czyli podstawy ekspozycji, plus do tego mamy przykładowe sesje, ustawienia, przegląd aplikacji DJI Fly i to wszystko znajdziesz w warsztatach premium. Jest tam też studium przypadku, czyli pokazuję przykładową sesję od A do Z, jak wykonuję, najpierw mówię o swoich założeniach, czyli co chciałbym osiągnąć, później pokazuję przygotowania, przeprowadzenie samej sesji, no i postprodukcja, także efekt końcowy. Bardzo fajna sprawa, bo możesz w każdym kroku mi towarzyszyć i spoglądać zza pleców, zza ramienia na to, co robię. I to są właśnie warsztaty premium. Oprócz warsztatów typowo produktowych, które omawiają dany model, na przykład Mini 3 Pro, czy Era 3, czy poprzednie modele, na przykład Mini 2, a teraz pracuję nad warsztatem z Mini 4 Pro, to na pewno też warsztaty takie aplikacyjne, na przykład jak zacząć zarabiać dronem, jak budować swoje portfolio, markę osobistą, jak negocjować kontrakty w taki sposób, żeby nie pracować za darmo, czy za pół darmo przez 2 tygodnie za 100 zł, ale też żeby ci pieniądze wpłynęły po zrobieniu takiego tematu, więc to jest też mega ważne, bo szereg osób myśli o tym jednak, żeby zacząć zarabiać, a nie tylko o dronowaniu jako o własnym hobby, więc tych warsztatów jest więcej. Mówię też o aplikacjach takich jak właśnie fotografia, filmowanie, aspekty prawne, więc znajdziesz tam naprawdę dużo rzeczy, właściwie wszystkie, które dotyczą latania dronem i też mamy cały program Raz, Dwa, Trzy FPV, który ten program prowadziłem razem z Lexi Jansson, z pilotem zawodowym dronów sportowych czy wyścigowych, więc jeżeli chodzi o FPV, też są materiały. Następna rzecz, jeżeli pójdziemy wyżej, jeżeli chodzi o warsztaty, to następny krok to jest wprowadzenie tych wiadomości w życie i mamy tutaj grupę wsparcia. Ta grupa nazywa się Team 250 gramów szczęścia. Jest to program rozwojowy, który trwa cały czas. Możesz do nas dołączyć, tak jak do fajnego przyjęcia, czy do fajnego szkolenia, ale w dowolnej chwili też możesz wyjść, jeżeli nie masz czasu, ochoty, czy już brakuje ci zapału. W tym 250 gramów szczęścia spełniamy kilka celów i one są bardzo takie, no myślę, że ciekawe. Przede wszystkim motywujemy się nawzajem, bo motywacja jest bardzo ważna. Zwykle ludzie przychodzą, wstępują do nas dla samych treści, bo mamy kilka warsztatów czy szereg warsztatów, które są dostępne w ramach platformy Team 250 gramów szczęścia. Możesz z nich korzystać. Mamy też zapisy wszystkich live'ów, bo prowadzę sesję w czwartki o 20:30. Tam są takie rzeczy jak omówienie nowości, omówienie spraw bieżących i przegląd prac uczestników, tych uczestników, którzy chcą, żeby ich prace były na przykład docenione albo chcą się czymś pochwalić, czyli życie całej grupy właśnie tutaj się toczy, całego programu. To jest taka społeczność, którą wspieram. Mamy też kwestie serwisowe, wymieniamy sprzętem, czasami się pożyczamy sobie, czasami organizujemy sobie wspólne zloty. Ostatnio przecież też byliśmy w telewizji i też załatwił to kolega, który jest z teamu 250 gramów szczęścia, wszystkie szczegóły dogadał, jeżeli chodzi o występ w Dzień Dobry TVN, więc na pewno w teamie warto uczestniczyć, przynajmniej zobaczyć, jak tam jest, ale żeby skorzystać w pełni, musisz się zaangażować, bo nikt za ciebie tej pracy nie zrobi, tylko trzeba samemu chcieć przede wszystkim i systematycznie latać i systematycznie też chcieć przynajmniej tworzyć filmy lub zdjęcia. Wiadomo, że z tym jest różnie, jeżeli jesteś sam, to naprawdę jest ciężko o wsparcie, dlatego stworzyłem ten Team 250 gramów szczęścia i też nie tylko ludzie, którzy latają małymi dronami, maluchami,
do tej wartości, bo też są osoby, które profesjonalnie latają, ale chcą dołączyć do nas, dlatego że potrzebują motywacji, potrzebują takiej wspierającej społeczności, więc polecam jak najbardziej. No idziemy już w górę, jeżeli chodzi o aktywności. Wiadomo, że one są już coraz mniej skalowalne, bo to są już aktywności face to face, w których uczestniczę bezpośrednio i spotykam się z wami czy z tobą. To są na pewno warsztaty plenerowe. Organizowałem w tym roku 4 edycje warsztatów plenerowych i one były bardzo udane. Mieliśmy okazję, żeby się spotkanie się ze sobą, śmialiśmy się, były żarty, były wspólne loty i to mnóstwo, były przygody typu zagubienie dronów, utopienie, odnalezienie, spektakularne też kwestie towarzyskie. Bardzo nawiązaliśmy dobre relacje pod kątem ludzi, pod kątem sprzętu też się wymieniamy, więc jest to mega fajna sprawa i zachęcam Cię do udziału czy w teamie 250 gramów szczęścia, czy w następnych edycjach warsztatów plenerowych, bo to jest super sprawa. Zwykle weekendowe są piątek, sobota, niedziela lub też sobota, niedziela, w zależności od tego, jaka jest konwencja tych warsztatów. W każdym razie bardzo fajna sprawa, wiadomo, że uczestniczy mniej, bo ja tak jak w całych warsztatach premium w mojej akademii uczestniczy 12 200 osób w tej chwili, tak w teamie 250 gramów szczęścia uczestniczy około 220-230 osób, więc wcale nie tak dużo, bo to jest grupa zamknięta, taka rodzina, mógłbym powiedzieć, taki team scementowany. Tak w plenerach uczestniczą zwykle kilkanaście osób, może to być 12 osób, 10, 8, różnie to bywa, bo ludzie mają też losowe sprawy, ale zwykle nie ma więcej. Jeżeli mamy więcej uczestników, to proszę innych instruktorów jeszcze o pomoc, kolegów, żeby pomogli mi prowadzić część zajęć i na przykład jeden z nich pracuje tylko z zaawansowanymi, a następny pracuje tylko z ludźmi, którzy są na przykład na średnim poziomie, a ja z początkującymi. Tak też może być, jeżeli chodzi o pracę w grupach. No i ostatnia rzecz to są konsultacje i zlecenia. To są już rzeczy bardziej specjalistyczne, które wymagają skupienia się dla jednego klienta. One są najdroższe też, wiadomo, bo jeżeli potrzebujesz konsultacji, no to ja w tym momencie muszę wyjąć cały swój czas, zostawić wszystko, co tutaj widzisz, z boku, tak, i zająć się tylko tobą i z tobą pracować. Zwykle staram się prowadzić programy, jeżeli chodzi o konsultacje, czyli prowadzić cię przez dany czas, na przykład 3 miesiące, pół roku. Unikam konsultacji jednorazowych i zwykle nie prowadzę dla osób z ulicy konsultacji przygodnych, widzów konsultacji jednorazowych, dlatego że one niewiele tobie dadzą i mnie. To jest bardziej program w ramach konsultacji, który prowadzę z tobą, jeżeli masz taki zamiar, żeby się rozwinąć indywidualnie, jest to do zrobienia. Możemy się też spotkać na przykład raz w miesiącu, ale zwykle są to zagadnienia, na temat który rozmawiamy face to face i ja zadaję ci pytania, czy to jest przez Messengera, czy przez Skype'a, czy przez Zoom, czy przez rozmowę telefoniczną. Ja zadaję ci pytania, ty określasz pewne rzeczy i znajdujemy wspólnie ścieżkę rozwojową. No i zlecenia, które wykonuję, zwykle wykonuję tych zleceń mało, bo one nie są też skalowalne, więc w tym roku wykonywałem 7 zleceń. Jestem z nich zadowolony, dlatego że to były bardzo ciekawe wydarzenia, czy rekonstrukcje historyczne, czy święta lotnicze, czy balonowe. Bardzo fajne i zwykle wybieram też zlecenia, które mnie skalują mocniej. Czyli to nie są ogródeczki, czy jakieś inne działeczki, tylko robię konkretne tematy, czym mogę się pochwalić na YouTubie i zwykle też wchodzę w takie tematy, które mogę pokazać na YouTubie, bo to jest mega ważne. Także podsumowując, mogę ci powiedzieć tak, jest tych rzeczy bardzo dużo. Jeżeli potrzebujesz kontaktu ze mną bezpośredniego, to musisz mnie poszukać tam, gdzie się skupiam. Widzisz, w których miejscach jestem i trzeba znaleźć kontakt w tym miejscu, bo jeżeli ktoś podchodzi z ulicy jako pierwszy raz, pisze do mnie maila, który zawiera, nie wiem, 2000 słów, naprawdę ciężko mi jest ustosunkować się, podobnie z wiadomościami prywatnymi. I mam nadzieję, że ta forma będzie tobie odpowiadała i znajdziesz odpowiednią ścieżkę zarówno dostępu do mnie, jak i rozwoju. I słuchajcie, teraz patrząc na możliwości kontaktu ze mną, jeżeli chodzi o widzów, tak zwanych apaczy, czyli osoby, które wpadają na kanał i chcą się czegoś dowiedzieć, co sobotę o 9:30 mamy latającą kawkę Q&A, czyli live Q&A, gdzie na
YouTubie, gdzie odpowiadam na pytania, staram się odpowiedzieć. Oczywiście nie ma gwarancji, że na wszystkie odpowiem, ale tam jest taka namiastka kontaktu ze mną i staram się tam odpowiadać i tam skupić wszystkie osoby, które mają bieżące pytania. Tam odsyłam ludzi, którzy piszą do mnie na przykład na Messengerze, czy na Instagramie, czy maile. Tam postaram się wam odpowiedzieć. Jeżeli ci zależy, znajdziesz czas, miejsce. Jeżeli nie za pierwszym razem, to za drugim, czy za trzecim, ale uzyskasz odpowiedź i ode mnie, i mój punkt widzenia. Natomiast jeżeli chcesz czegoś więcej, tak jak pokazałem, jest możliwość nawet bezpośrednich konsultacji, czy wspólnych lotów, ale to wszystko trzeba odpowiednio zeskalować, bo inaczej doba ma tylko 24 godziny i trzeba zrobić tak, żeby pracować najbardziej efektywnie, jak to jest tylko możliwe, czyli z części rzeczy zupełnie zrezygnować, tak jak odpowiadanie na pojedyncze pytania, gdzie tylko jedna osoba korzysta, a kierować uwagę i swoją energię tam, gdzie mogę pomóc jak największej ilości ludzi i tworzyć też przy okazji zasoby, z których można zawsze skorzystać, taką bazę wiedzy i doświadczeń w postaci Akademii Online. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał wyjaśnił wiele kwestii, bo miałem mnóstwo pytań, jeżeli chodzi o dostęp do mnie. Były żale, były pretensje, że nie odpowiadam na każdego maila, bo przecież to jest tylko 10 albo 16 minut. Ale tak naprawdę wierz mi, że chcąc działać cały czas, nie przez tydzień, ale przez lata, na tym poziomie, tworząc filmy, prowadząc taki kanał i taką społeczność, służyć tylu ludziom, musisz mieć to mocno ułożone i ja zrobiłem taki porządek, dzięki temu mam równowagę, mogę żyć, cieszyć się życiem, robić też inne rzeczy, które są moimi pasjami, na przykład chodzenie po górach, czy uprawianie sportu, czy ćwiczenie na fitness clubie, ale jednocześnie pomagać tysiącom ludzi. Pozdrawiam cię serdecznie, widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Zajrzyj na te źródła, które ci pokazałem i koniecznie skorzystaj, bo tam jest mnóstwo wiedzy i doświadczeń. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Cześć.